Cześć. Patrzcie, co mam. Chodź. Chodź, skurczybyku. Patrzcie, genialne, co nie? Piękny. Piękna rzecz. Piękna sprawa. Mam kolejnego gruza. Jest, co się nazywa, Free Time Scorpion Vicini Italia. Nie wiem, które to jest model, który jest to producent. Nieważne, nieważne. Poprzednim razem udowodniłem, że ze starego roweru da się wyciągnąć jeszcze co nieco. No w sumie jakby tak pomyśleć, to jeśli się włoży do jakiegoś rowera odpowiednią ilość pieniędzy, to on będzie jeździł szybciej. No. Poprzednim razem udowodniłem, że stary rower może dalej sprawiać frajdę z jazdy i może być dalej użytkowany. No i żeby był fajny po prostu. Za niewielkie pieniądze. Tym razem mam znowu gruza. I po co mi on? Po co ja go wziąłem? Co ja z nim zrobię? Pewnie się zastanawiacie. Otóż chcę tym razem zrobić coś bardziej ambitnego. Tym razem chcę zrobić ten rower, żeby był taki wyjątkowy, fajny i niepowtarzalny. No, wyjątkowy, niepowtarzalny to w sumie to samo. Co chcę z nim zrobić? Chcę kompletnie zmienić to, do czego on jest stworzony. Jest to stary rower górski z lat 90., który ma przerzutki 6 z tyłu, 3 z przodu. W sumie żaden szał, nic ciekawego. Ale chcę sprawić, żeby ten rower z takiego nieciekawego gruzu stał się rowerem, który będzie się wyróżniał, który będzie wyjątkowy. Dobra, nie będę już przedłużał. Ambitnie do tego podchodzę. Chcę, żeby ten rower zrobić retro Fixie One Gear Gravel. No, czy jakoś tak. Ambitnie, co nie? Kurde, sam się zastanawiam nad moim geniuszem. Czyli co chcę zrobić? Chcę zrobić z niego po prostu miejskiego gravela. Chyba jeszcze żaden producent nie wpadł na ten genialny pomysł. Ja będę pierwszym człowiekiem, który zainauguruje nową podgrupę rowerów gravelowych. No bo tak się w sumie zastanowić, rowery gravelowe idealnie się nadają do miasta. Większe opony, większa wytrzymałość. No kurczę, dlaczego nikt jeszcze tego nie wymyślił? Nie wiem. Jakbym miał markę rowerową, to bym od razu to wymyślił. Ludzie by się pewnie zabijali o takie rowery. Więc pierwsza sprawa, oczywiście trzeba wszystko rozebrać. Na szczęście nie będę musiał się męczyć z czyszczeniem napędu, bo nie będę go po prostu korzystał. Zresztą, jak zauważyłem, tu nawet luzu nikt nie ustawił. Tu se lata jak chce. Tu jeszcze, bo rower dostałem z kołami oczywiście. Co jeszcze ciekawa sprawa? No oprócz tego, że jest usyfiony jak... także szkoda gadać. Patrzę się teraz na szprychy, bo widziałem tu ciekawą rzecz. Nie wiem, czy to widać.
Może to widać. Zaraz popatrzę się, czy to widać. No, jeśli nie widać, to powiem. Szprychy tutaj są tak ustawione, tak naciągnięte, że nie są naciągnięte. W sumie. Tutaj na około 2 mm wystaje gwint. Gdzie indziej to w ogóle wygląda tak, jakby nikt tego nie przykręcił do końca i trzyma się na słowo honoru. Fajnie. Fajnie to jakiś człowiek wymyślił. Nic, tylko czekać, aż szprycha pęknie. Dobra. Dosyć tego gadania. Czas się wziąć do roboty. Pierwsza sprawa to oczywiście zdemontowanie wszystkiego. To jedziemy. Jak widać, rower jest rozebrany prawie do końca, bo tu jeszcze mi została jedna część suportu, która się opiera, ale to tylko kwestia czasu. Także rama jest goła, nic tu nie ma, żadnych rzeczy. No i teraz może trochę więcej odnośnie planów tego, jak będzie wyglądać budowa retro miejskiego o gravelu One Speed Fixie, czy jakoś tak, czy jak, no, jak zwał, tak zwał. Pierwsza sprawa, jaką chcę zrobić tym rowerem, to jego pomalowanie. Nie da się ukryć, że ten rower troszkę wygląda dziwnie w tym swoim malowaniu. Wygląda, jakby ktoś go pędzlem pomalował, czy coś. Wygląda tragicznie, moim zdaniem. Trzeba go pomalować. Na szczęście nie ma tu nigdzie oznak korozji. Nie, nigdzie tu nie zauważam, żeby był jakiś rdzawy nalot, także tu jest o tyle fajnie, że nie będę musiał się męczyć z rdzą. Co jeszcze? Jak pewnie zauważyliście, będzie to napęd 1 na. Z tym, że chciałbym zrobić to tak bardziej wyrafinowany sposób, a mianowicie chciałbym dać koło z piastą typu fixie, znaczy z jednej strony będzie ostre koła, z drugiej wolnobieg. Wolnobieg taki większy, żeby to był, się nadawał bardziej. Był, chcę, żeby ten rower był bardziej wszechstronny, więc fixie będzie tak
bardziej twardo, a wolnobieg będzie miękko. Znaczy to też zobaczymy, jak to będzie wyglądało z ceną, ale mam nadzieję, że to aż takiej tragedii nie będzie. Co jeszcze? Na pewno będę chciał zamontować do niego nowe koła, będę chciał sam je zrobić. Nie będą to moje dziewicze koła, bo na przykład w tym rowerze już robiłem koła przód i tył, w tym rowerze robiłem tylko tył koło, w innym jeszcze rowerze też robiłem cały zestaw kół, także już wiem, jak to się robi. Tak mi się przynajmniej wydaje, że wiem, jak to się robi. No nie jestem oczywiście mistrzem w kołodziejstwie, ale no, coś tam wiem na ten temat, także te koła się nie rozleciały na razie, także myślę, że nie wychodzi mi to najgorzej. Co jeszcze? Oczywiście będę starał się unikać, będę chciał zrobić ten rower tak, żeby był fajny, stylowy. Nie chcę, żeby wyglądał, jakby go ktoś, nie wiem, jakiś gombelnel spod budki z piwem wyżygał wraz z swoim całym trudkiem, który tak ciężko męczył innych ludzi. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze koła, bo właśnie się zastanawiałem, czy będzie się dało zamontować tu koło większe niż 26 albo... Chciałem zamontować tu koła 28 cali, ale nie na jakichś tam wąskich oponach typu 25-28 mm. Chciałbym minimum 35 mm. Jeśli to się nie uda, zamontujemy normalne 26 na grubych oponach. No i co? No i tyle. Teraz czeka mnie tak naprawdę największa część pracy, czyli przygotowanie do malowania. Zajmie mi to strasznie dużo czasu, ale myślę, że się z tym uporam. To by było na tyle. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Jakbyście mogli zasubskrybować kanał, byłoby super. No i zapraszam do oglądania innych moich filmów, które już nagrałem i które nagram w przyszłości oczywiście. No i w następnych filmach oczywiście będzie przygotowanie roweru. Chyba w osobnym filmie zrobię filmik na temat tego, jak przygotować rower, jak go pomalować. No będzie dużo tego, mi się wydaje. Dużo nowych rzeczy, których każdy na pewno się nauczycie wielu ciekawych rzeczy. Dzięki, trzymajcie się, na razie.